słuchaj, widziałem cię tak wkurzonego przed chwilą, ale wcale się nie dziwię, bo ktoś ci podpierniczył płaszcz. No, atelier się spodobało, które otworzyłem w ubiegłym tygodniu w Alejach Ujazdowskich pod Gigantami, Aleje Ujazdowskie 24. Wiem, gdzie. I tak się złożyło, że jedna z osób wyszła z ubraniem, nie płaciwszy za nie. Więc jest taka sytuacja, że właśnie przed chwilą chyba tą osobę spotkałem na ulicy. Miała twój płaszcz? Nie miała mojego płaszcza, ale musimy sprawę wyjaśnić. A jeżeli się okaże, że jest to grubszy temat, to trzeba to we właściwy sposób poprowadzić. Ale to niesamowita historia. No, słuchaj, jakaś część legendy. Dobrze rokuje twoje bustynie. No, wolałbym, żeby ludzie w nim kupowali. A nie kradli. Zwłaszcza, że wystartowałem z kolekcją Ready to Wear, a nie kradli. No to opowiedz, co to za kolekcja? Wiele razy, przez wiele lat pytano mnie, kiedy moje rzeczy będzie można kupić gotowe z wieszaka. No i postanowiłem przygotować taką małą, drobną kolekcję, którą startujemy z tematem takiej kolekcji ready to wear, czyli gotowej do noszenia, do założenia, a nie tylko szytej na miarę, bo tym zajmuję się od 26 lat, czyli prawie ćwierć wieku, albo nawet ponad. Więc trzeba się rozwijać, iść do przodu. Zaczynałem, kiedy nie było internetu, a dziś jest internet, są social media i jest cały ten bałagan, który nie był na początku, a jest dzisiaj, więc trzeba się też tego odnaleźć. Ale widziałem coś takiego w tej chwili, że to tak daleko poszło do przodu, że jakiś laser zbiera miarę, a później to fabryki... W przypadku szycia ubrań i w przypadku szycia garniturów nie ma nic cenniejszego niż centymetr, wiedza i kontakt krawca z klientem. Czyli nic tego nie zastąpi, prawda? No to jest niestety taki zawód, który jest bardzo ciężkim zawodem. Jest to bardzo ciężka też praca, ale maszyna tego nie zastąpi. Ale wiem, że już są takie nowinki. Są takie nowinki, nawet je testowano wielokrotnie, to się przez ostatnich parę lat takie rzeczy pojawiały, ale to jest troszeczkę tak, że w zasadzie ludzi symetrycznych, idealnych jest bardzo mało. Jest to może 10% społeczeństwa. Przez to, że żyjemy, chodzimy, nosimy torby, siedzimy przy komputerach, w niewygodnych pozycjach, nasze ciało się zmienia, nabiera asymetrii. I jednak pewne rzeczy dopiero wychodzą w trakcie przymiarki. Ale nie chcę tu zdradzać wszystkich swoich tajników, bo na staże nikogo nie przyjmuję. Ale nie ma kandydatów? Czy ja? Oczywiście, że są, ale to jest taka wiedza, którą ja przez tyle lat zdobywam. Uczę się, każdy klient to jest nowe wyzwanie. Ale też wielka przygoda i przyjemność pracy z prawdziwym człowiekiem, a nie z komputerem i wirtualną maszyną. To jest jak sztuka, prawda? No troszeczkę tak. To jest tak, że z 20 lat temu ten przemysł w Polsce zaczął się chylić ku upadkowi. Dzisiaj dobrych krawców jest bardzo mało. Są to głównie ludzie starsi, którzy mają niesamowitą wiedzę, niesamowity fach. Ja miałem tą przyjemność, że od takich ludzi się uczyłem, że ci ludzie podzielili się ze mną swoją wiedzą, ale zmieniają się tkaniny, zmieniają się technologie, zmienia się moda, zmienia się rodzaj ubrań, jakie nosimy i to wszystko w połączeniu z tą sztuką, jaką jest krawiectwo, wymaga też permanentnych zmian, analiz i dostosowania do tego, czym się dzisiaj otaczamy i w czym dzisiaj chodzimy. No wyobraź sobie, w jednym z programów na Planet widziałem, jak szyte są kombinezony dla astronautów i co mnie zadziwiło, na starych maszynach Singera. Być może splot i rodzaj prowadzenia nici jest dobry. Nie wiem, to pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy. Nie, ale takie połączenie też nowoczesności z no jest coś takiego, że maszyny, ludzka ręka nie zastąpi. Maszyny, ludzka ręka nie zastąpi, tak? Tak jest. Nie, ludzkiej ręki maszyny... Maszyna nie zastąpi. Ludzkiej ręki maszyną nie zastąpisz i to jest prawda. Ile uszyłeś garniturów już? O Jezus, nie wiem. Nie wiem, ale...
Nie mam pojęcia, ale to idzie w tysiące. Czy znajomość anatomii pomaga tutaj? Bardzo, bardzo, bo tak jak na początku powiedziałem, ja patrzę na ludzi, jak chodzą, jak się rusza ręka, noga, nie? Jaka jest sylwetka i to wszystko biorę pod uwagę przy krojeniu ubrania. Słuchaj, projektowanie i szycie ubrań to jest dla mnie sztuka, ale... No to jest przygoda. No, ale tak się zastanawiam, jak się zostaje wielkim artystą w tej dziedzinie, to jest chyba... Nie wiem, musisz takich zapytać. Ciebie pytam. Nie, ja cały czas mam nadzieję, że to co najpyszniejsze to przede mną. Ja po prostu ubieram ludzi. Zdarzało ci się mieć klientów niezadowolonych? Wiesz co, bardziej zdarzało mi się spotkać ludzi, którzy na samym początku mają taki rodzaj podejścia do tej pracy i do zamawiania ubrania, ale może to się raz czy dwa zdarzyło, że nie przyjąłem zamówienia, bo dla mnie też jest ważne to, żeby mieć fajny kontakt z człowiekiem, ja coś człowiekowi daję, klientowi, klientce i też staram się zawsze podejść bardzo indywidualnie do tych osób, ale raczej nie, raczej trafiają do mnie osoby, które wiedzą, po co do mnie trafiają. Już wiedzą, czego chcą i czego można oczekiwać? Czasami nie wiedzą, czego chcą, a szukają pomocy, po prostu. Wtedy ty stajesz się też takim stylistą? No wiesz co, to trochę jest tak, że praca projektanta, praca stylisty i jeszcze do tego, jak jeszcze jest krawiec, to te wszystkie rzeczy ze sobą połączone dają fajną mieszankę, która pomaga, aby zobaczyć człowieka inaczej i aby go lepiej ubrać. Czyli fajnie jest, jeżeli ten klient jest, że tak powiem, zadowolony z tego, że wymyśliłeś mu look. No wiesz co, dla mnie takim komplementem jest to, że przede wszystkim klienci wracają. No. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że często słyszę, że muszę wyrzucić swoje stare marynarki, w których już się tak dobrze nie czuję. I to jest chyba taki najlepszy dla mnie komplement. Skąd wybierzesz materiały, powiedzmy? Oj, z tkaninami to jest u mnie zawsze ta sama ścieżka. Pracuję z w zasadzie najlepszymi tkalniami na świecie, czyli Loro Piana, Cheruti, Zenia. To są moi dostawcy tkanin od wielu, wielu lat. Wszystkie tkaniny są w zasadzie sezonowe, czyli kolekcja tkanin zmienia się co pół roku, wiosna, lato, jesień, zima i tak w kółko. Są to dla mnie sprawdzone tkalnie, nie ma na to reklamacji. Zawsze klientowi też tłumaczę, że nie tylko inwestuję swój czas w to, że go mierzę, przymierzamy, szyjemy, ale też inwestuję w tkaninę, w jakość. Kiedyś no właśnie, przepraszam, to jest akurat bawełna. To jest bawełna, ale wygląda jak jakiś, nie tak, wiem, atłas. To jest akurat bawełna, marynarki i w ogóle moda męska się bardzo zmieniła na przestrzeni nawet dekady. Tak jak kiedyś dużo było garniturów, tak teraz to się wszystko zmienia w stronę bardziej casualową. Panowie już bardziej noszą chinosy, jeansy i marynarki, bo mamy ten luksus, że nas marynarka ubiera. Mhm. Każdego mężczyznę, jeżeli ma dobrze ubrane, skrojoną marynarkę i dobrze dobrane dodatki, ubiera go to. Czyni trochę taką zbroją, ale nie w negatywnym tego słowa znaczeniu, czyli niewygodnym czymś, tylko dodaje pewnej pewności, prostuje sylwetkę i po prostu fajniej faceci wyglądają w tym. I to się nie zmieniło od przynajmniej 100 lat. Czyli można powiedzieć od czasu, kiedy marynarki weszły do dokładnie mody. Tak, dokładnie tak. I to jak sobie, ja zawsze taki przykładzik prosty podaję, jak sobie przymkniemy oko i zobaczymy gwiazdy złotej ery Hollywood, tak, to nam się ci wszyscy faceci wydają mężni, wyżsi, niesamowicie przystojni, uroda to jedno, ale ich sylwetki tak naprawdę w dużej mierze były zbudowane kostiumem, marynarką, żakietem. Tyle. Czyli co, ten, kto nie służył w marynarce, ten nic o życiu nie wie. No, stare powiedzenie mi, że jak to jest, panny za mundurem, panny sznurem. Coś takiego, ta, dokładnie. Po prostu dobrze skrojony marynarka, żakiet, spodnie czynią faceta przystojniejszym. A co byś radził dzisiaj facetom, jak mają dbać o siebie, co mają zakładać, czy to koniecznie muszą być drogie rzeczy? Wiesz co, to jest trochę tak, że na pewno warto inwestować w rzeczy dobrej jakości. Bo lepiej wydać pieniądze na dobrą parę spodni,
lub dobrą kurtkę, marynarkę albo dobre buty i mieć je dłużej, niż za chwilę je wyrzucać. To jest to trochę ekologiczne też myślenie, ale jest tak, że lubimy czasami jakieś ubrania i jest nam przykro, jak coś się z nimi dzieje. A dobrej jakości ubrania potrafią przetrwać dłuższy okres czasu. To jest bardzo proste. A jeżeli chodzi o samych facetów, to ubierając ich, widzę jedną tendencję od lat, że faceci dbają o siebie. To nie jest tak, że panowie, którzy u mnie szyją, przychodzą na poszerzenia marynarek, bo przytyli. Nie, wręcz chudną i to jest bardzo pozytywne. Dbają o siebie, dbają. Mężczyźni. Naprawdę mężczyźni zaczęli w Polsce o siebie dbać i to na różnych poziomach, więc ta ulica już troszeczkę nie jest taką ulicą, ta ulica się już wymiesza z ulicami dużych europejskich miast. Co jeszcze w modzie się dzieje takiego? Bo ja tak zauważyłem, że te nowoczesne materiały, które przechodzą nawet już w tej chwili z militariów do mody. Ja obserwuję zmiany w tkaninach co pół roku, kiedy są prezentowane nowe kolekcje. I nawet fabryki, które prezentowały bardzo klasyczne tkaniny dla mężczyzn, idą w stronę totalnie casualu. Mężczyźni i ludzie, kobiety, w ogóle ludzie potrzebują większej wygody, większej swobody. I nawet wielkie domy mody idą totalnie streetową modę. To jest taka bardzo duża zmiana, która się dokonała na przestrzeni ostatnich lat. Nowe pokolenie wychowują, nie? Nowe pokolenie. Ja się tylko zastanawiam nad jednym, co będzie za kolejne 10 lat. No właśnie. Bo moją taką prywatną obawą jest to, że bardzo dużo szkół odzieżowych pozamykano. Niektóre przetrwały i próbują być, uczyć. Bardzo mało ludzi chce się uczyć tego zawodu. Ale we Francji to rzemiosło nadal istnieje, nie? Ale jesteśmy w Polsce. A w Polsce jest... Siedzimy w sercu stolicy, w zasadzie w historycznym budynku. Tak. A za 20 lat może być tak, że nie będzie kto miał nauczyć się gdzie tego rzemiosła. Bo jeżeli odejdą ci starzy krawcy... Łańcuch zostanie przerwany. I to jest rzecz, na którą ja bardzo ubolewam, bo uszyć bluzę dresową nie jest problemem. Problemem będzie za chwilę uszyć ubranie na osobę, która potrzebuje tego, aby uszyć jej ubranie. Do mnie bardzo dużo osób trafia, które nie mogą kupić ubrania w sklepie. Potrzebują garnitur na ślub, do biura, do pracy, ale ze względu na swoją budowę sylwetki, na dysproporcje, na różne rzeczy, ludzie są różni, nie są w stanie kupić gotowego produktu i oni wtedy trafiają do mnie. Co się stało? A nic, tak coś mi mignęło i myślałem, że coś tam za węgła, wiesz, mi znaki dają, ale chyba nie. Ja mogę o tym wszystkim godzinami opowiadać. No i bardzo dobrze, opowiadaj. Ja to lubię. Czasami się zastanawiam, dlaczego nie wymyśliłem czegoś innego w życiu, żeby się tym zająć, ale na koniec dnia lubię ten swój zawód. Ja jestem krytykiem sztuki, ale powiedz, interesują Cię dzieła sztuki, również inspirujesz się nimi? Oczywiście, że tak. Przedostatnia kolekcja była inspirowana Caravaggiem. Tą całą piękną mrocznością i dla mnie jednak bardzo nowoczesnym malarstwem. Więc dla mnie sztuka tutaj jest nieodzownym elementem mojej pracy. I tego Ci życzę, żeby sztuka zawsze Ci towarzyszyła. Zresztą w nowym atelier wisi szkic z 1957 roku, wykonany tuszem przez Romana Opałkę. No proszę bardzo. Dokładnie. Gratuluję. Masz odpowiedź na swoje pytanie. Mam odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Serdecznie. Dziękuję. Dzięki.